Cześć, witam was, drodzy widzowie, i serdecznie pozdrawiam. W poprzednim odcinku zdobyliśmy tą tajemniczą teczkę dla doktora Zahadiego, która tak naprawdę okazała się satelitą, ale też mieliśmy trochę smutną wiadomość. Nie najlepiej się powiodło w jednej z akcji naszej koleżance. A co w dzisiejszym odcinku? Ja bym chciał podejść tu do tego pana, zobaczyć, co my możemy u niego wykonać. Obudzić się w przyszłości. A, witaj. W czym mogę pomóc? O, muszę ulepszyć wyposażenie. Jeśli znajdziesz dla mnie chwilę, chętnie posłucham o innych Outriderach. Byłem jeszcze dzieckiem, kiedy wszystkich schwytano i wypędzono. Podnoszenie, modyfikowanie wyposażenia. Okej, tylko czegoś tu nam brakuje, tych kryształków, odłamków właściwie, to są odłamki, tak? Tu według rangi, czyli my na razie tak naprawdę nic u niego za wiele nie zrobimy, ale już go odwiedziliśmy sobie. Ciężarówka Zahediego jest w kiepskim stanie. Zabrałem z niej wszystko, co się dało. Doktor musi jechać z nami. Dobra. Czyli musimy zdobyć sobie rzeczy. Okej. Dobra, ogarniemy to sobie. Tutaj jeszcze sobie tak zeksplorujemy ten teren. O co tu kaman w ogóle? Zgubiłeś się, starcze? Jak wszyscy. A co tutaj robisz? Tu nie jest bezpiecznie. Co widzisz, kiedy patrzysz na to zniszczone miasto? Ja widzę swoją własną historię. Mieszkałem tu podczas kryzysów, rewolt i buntów. Aż w końcu nam je odebrali. Mnie to ominęło. Ziemia stracona. Stracimy i tę planetę. Ostatecznie tracimy wszystko. Trochę pesymista z tego dziadka. W mojej dawnej chacie zostały rzeczy. Cenne rzeczy. Ale sam sobie z tym nie poradzę. Pokażę ci, gdzie są ukryte, jeśli utorujesz drogę. Chcę jeszcze raz wrócić do domu. No zgodzimy się, pomożemy mu, nie? Czemu nie? Zajmę się tym. No i już znamy drogę? Proszę, znajdź dom starca. Sam nie dam rady tam dotrzeć. Starca przy okazji będzie trzeba pamiętać, żeby ogarnąć. Tam chyba już na nas zaczęli strzelać. Dawaj, Jakub. Dawaj. Wciąż nie mogę się przyzwyczaić do widoku twojej twarzy. Ta młodość, jesteś dla mnie chodzącym wspomnieniem. No to podążamy z fabułą. Zmiana taka planu, nie? Trochę zakręciliśmy się na początku, ale finalnie udało się. To ta wieża? Tak, ale kolejka linowa nie działa. Możesz spytać żołnierzy, czy można ją uruchomić. Co to był za dźwięk, do cholery? Może nie będę gasił silnika? Stamtąd przyjechaliśmy. Nie no, drużyny nie chcemy. Nie chcemy żadnego koopa robić teraz. A, widzę ich. Są tam na kraju. Będą. Gdyby chcieli walki, to już by ją wszedł. Aha, to jest skrytka. Mamy ograniczone miejsce. Najwyżej będziemy rozmontowywać broń.
co tu roztapiają coś? Kolejka linowa do wieży radiowej. Jest sprawna? Odkąd rebelia przejęła kontrolę, mają wagonik po swojej stronie. Może jeśli powiesz, bardzo proszę. Dzięki, spasuję. A drugi wagonik? Odpuściłabym. Przejeżdża za blisko wulkanu. Jest aktywny? Od czasu do czasu splunie lawą, ale czai się tam coś o wiele mniej naturalnego. Okej. To o co chodzi z tym wulkanem? Cokolwiek tam jest, nawet buntownicy trzymają się z daleka. Przypłaciliśmy tę wiedzę. To coś kryło się we mgle i ściągnęło ich w dół klifu, rozsiewając płomienie. Sama tego nie widziałam, tylko słyszałam krzyki. Zanim ściągnęliśmy wagonik, w środku zostały tylko krew i popiół. Czyli... muszę najpierw rozprawić się z wulkanem, zanim użyję kolejki linowej. Jaja se robisz? Życie ci niemiłe, czy co? Powiedz mi, jak się tam dostać. Posłuchaj. Jestem kapitan Danam. Jest ścieżka, która wiedzie w góry. Trzymajcie się w parach i pilnujcie swoich pleców. Obserwować oznaczenie. Cholerne potwory przegryzają się. Czwoki oczekują, że będę ją... Myślałem, że będziemy wchodzić drabiną. Pewnie pełno będzie tu nas czekać stworów. Pytanie, czy nie będziemy mieli problemów z amunicją. W ogóle, czy my nie mamy lepszej tej spróbki jakiejś? To jedyna droga do wieży radiowej. Jak bardzo jej potrzebujemy? Obawiam się, że to jedyne miejsce z takim zasięgiem. Jeśli nie użyję twojej częstotliwości z tej wieży, by znaleźć sygnał, to możemy odpuścić. To lepiej się rozgość. Dobra, lepszego szmelcu raczej nie mamy. Ja mam randkę z wulkanem. Lecimy, lecimy, nie ma na co czekać. Tu wygląda, jakby coś miało wyłazić z tego. Dobra, amunicji nie musimy uzupełniać. Coś mi tu nie gra. Tam wiemy, że już ktoś łazi. Ale tu czy czasem nas od tyłu nie zaskoczą? O kurde! Biegną. Dobra, wszyscy mamy to. Mamy skrzynkę. Też przepraszam jeszcze za moją chrypę, coś jednak z tym głosem cały czas nie tak jest u mnie. Dobra, ta kurtawka powinna być lepsza, nie? Pokazuje, że ten smerć. Przepraszam.
przepraszam. No, zważam uwagę na każdy ten sygnał, czy coś się nie wali na mnie. Już powinniśmy być blisko. Rodzaj bosika! Te latające, mówię wam, najgorsze. Wszyscy chyba. Możemy czuć się bezpiecznie. Do wulkaniku nawet nie podejdziemy sobie zajrzeć. Szkoda, mogliby to udostępnić twórcy gry. Tu nic nie ma. Przepraszam, zbierzemy sobie żelazo, czemu by nie? Nic nie ma, dobra, lecimy dalej. Może uda się nam cały ten wulkan w tym odcinku przejść? Bez jaj. Jak wielkie mogą urosnąć? A ja mu nic nie robię. Co to, grzyby? Nie wiadomo tylko, czy przystosowują się do nieprzyjaznych warunków anomalii. Czy to ona je zmienia? Jaką to nam robi różnicę? Po prostu trzymajcie się z daleka, żeby nie mogły was zjeść. Dobra, jest amunicja. Dobra, mamy to. Bo już się obawiałem, że znowu będzie problem z amunicją. Chyba za szybko się pośpieszyłem z wyrzuceniem działka. Najlepszy pomysł z tej spluwy strzelać. Dobra, będziemy mieli tu też amunicja z nich wypadła. Lecą.
kurde. Mamy go. Kolejny poziom. Czy to oznacza... Tak, tak, uporaliśmy się z nimi. A co my dostaliśmy tu za splówkę? Bierzemy. No kurde, drodzy widzowie, magazynek szósteczka też, ale jakie... O ile lepsze obrażenia zadaje. Okej. No nie chciałbym też wchodzić co chwilę do tego menu, szmelcu. Bo jednak, no to trochę psuje rozgrywkę całą, nie? Kolejny punkt, ja myślę, no jeszcze dalej sobie podążamy. Naboje uzupełnimy. Tak. Zobaczymy sobie tą aktywność poboczną. Co tu na nas czeka? Pamiętam, że z tych aktywności... Cześć. Kurde, no nie mogę w niego trafić. Wychyl bańkę, wychyl. Trochę szmercu z nich wypadnie, dobrego. Nie wiem, czy też opłaca się, dajcie mi, że proszę znać w komentarzach całe żelazo, czy ono mi się tyle jej go przyda. Z tej strony nic już byśmy nie mieli. Tu jeszcze sobie wejdziemy. Ej, amunicja do podniesienia. Też chciałbym się rozejrzeć, żeby jakiejś skrzyni nie zostawić. Może być tam ciekawy ekwipunek jakiś do zdobycia. By było szkoda go zostawić. To tyle. Się to spodoba.
Dobra, słuchajcie drodzy widzowie, w tym miejscu sobie zakończymy dzisiejszy odcinek i przygodę na szczyty wulkanów będziemy kontynuować sobie w kolejnym. Oczywiście ja zachęcam was do subskrypcji kanału i łapek w górę, jest to pewnego rodzaju wsparcie tak, aby zwiększyć zasięgi, żeby filmy docierały do większej ilości widzów. Też dawajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tej serii, czy wam się podoba, czy wolelibyście jakąś inną serię, jak inną, to jaką. Cześć!